Orendzie 321, 2 lutego 1986 roku, święto ofiarowania pańskiego, droga Bożej woli. Idźcie za mną, synowie umiłowani, po drodze, którą wam wyznaczam, dla doprowadzenia wszystkich do świątyni Pana, abyście mogli wyśpiewać dziś Jego miłość i chwałę kiedy z moim najczystszym małżonkiem Józefem przemierzałam drogę do świątyni jerozolimskiej, niosąc w objęciach moje boskie dzieciątko i kiedy byłam wraz z nim pogrążona w głębokiej ekstazie miłości i modlitwy, postępowałam zgodnie z prawem i wypełniałam wolę Pana. Tak właśnie czynię z każdym z Was, prowadzę Was drogą doskonałego wypełnienia woli Pana. Jestem drogą Bożej woli. To jest wolą Bożą, byście doskonale wypełniali zobowiązania waszego kapłańskiego stanu. To jest wolą Bożą, żebyście przeznaczali odpowiedni czas na modlitwę i trwanie w głębokiej jedności z nim. Oto dlaczego prowadzę was do dokładnego wykonywania waszych praktyk pobożnościowych. Nigdy nie lekceważcie odmawiania liturgii godzin, odprawiajcie ze spokojem i miłością codzienną medytację, odmawiajcie ze mną każdego dnia różaniec, niech msza święta, odprawiana i przeżywana przez Was, stanie się punktem odniesienia całego Waszego dnia. Jest wolą Pana, abyście również w swoich działaniach apostolskich Postępowali zgodnie z normami określonymi przez Kościół. Nigdy nie uczestniczcie w złych spektaklach. Nie chodźcie tam, gdzie uwłacza się Waszej godności sług Bożych. Umiejcie strzec i bronić świętego charakteru Waszej osoby. Jesteście na świecie, lecz nie należycie do świata. Nie wstydźcie się dawania wszystkim publicznego świadectwa proszę was o noszenie zawsze waszego duchownego stroju, aby wszędzie widziano, że jesteście kapłanami Boga i moimi najmilszymi synami. Jak bardzo moje niepokalane serce cierpi widząc, że wielu kapłanów i także biskupów ubiera się całkiem po świecku, okazując w ten sposób otwarcie nieposłuszeństwo prawom, jakie Kościół dla was ustanowił. Jest wolą Bożą, abyście płonęli wielką gorliwością o zbawienie dusz i abyście byli zawsze gotowi do poważnego zadania, spoczywającego na was jako na sprawujących posługę pojednania. Obecnie w dużej części Kościoła ten jakże konieczny sakrament prawie już zanikł, ponieważ wielu kapłanów nie siada już w konfesjonale, by oddać się do dyspozycji dusz ogromnie potrzebujących tego sakramentu Bożego Miłosierdzia? Jest wolą Bożą, żebyście byli zawsze gotowi do zaspokojenia wszystkich potrzeb duchowych i materialnych bliźniego. Wasze kapłańskie serce powinno być otwarte, wspaniałomyślne, wrażliwe i miłosierne. Tylko tak wypełnicie wolę, jaką Pan ma wobec każdego z Was i pójdziecie drogą wiodącą do świętości. Oto dlaczego prowadzę Was każdego dnia drogą doskonałego wypełniania Bożej Woli, żebyście w świętej świątyni Waszego kapłańskiego życia mogli oddać przenajświętszej trójcy największą chwałę.